teraz mówić, wiem, kto jest, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu słowo, milcz i wyjdź z niego. W niedzielę 18 kwietnia w Kościele Katolickim w całej Polsce rozpoczął się tydzień refleksji nad Biblią. Co roku przebiega pod innym hasłem. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy to tegoroczne. Tydzień biblijny to podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, jak na przykład organizacja maratonów biblijnych, ale przede wszystkim są to spotkania ze Słowem Bożym. Parafia Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie postawiła w tym roku na kwadrans z Ewangelią Świętego Marka. Powstała taka idea, taki pomysł, żeby przez cały tydzień, 15 minut przed mszą świętą, czytać Słowo Boże. Wybraliśmy Ewangelię według świętego Marka, dlatego że jest to Ewangelia, powiedzmy, dosyć krótka i jesteśmy prawdopodobnie w ciągu całego tygodnia w stanie przeczytać całą tę Ewangelię. Oczywiście dobrze było, żebyśmy czytali Pismo Święte cały rok, ale po to jest ten tydzień, żeby troszkę nas na te sprawy uwrażliwić i właśnie zachęcić do takiego kontaktu z Pismem Świętym. Żeby to była taka księga coraz bardziej zgłębiana, a nie tylko leżąca na półce. Słowo Boże czyta młodzież, ale dołączyć może każdy. To kandydaci do bierzmowania i nasza młodzież oazowa. Oczywiście lista jest otwarta, także wszyscy są zaproszeni. No i wszyscy są zaproszeni do tego, żeby słuchać, czy w kościele, czy w domu. Też zapraszaliśmy do tego, żeby zabrać swoje Pismo Święte, żeby śledzić tekst i tak aktywnie uczestniczyć w tym słuchaniu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, ox.pl, Marta Szymik-Telesz.